powiem ci, że bardzo dobrze, Grażynka. Naściemniałem, że mnie brzuch boli, posiedziałem 2 godziny w łazience i jakoś zleciało, no. Na stole masz przygotowane rachunki, bo segreguj je, dasz mi pieniądze, jutro wszystko popłacę na poczcie. No dobra, co, chora, co my tu mamy? Kurde, ile się tego nazbierało, nawet się nie zdążę nacieszyć pieniędzmi z wypłaty. Co my tu mamy, gaz? W sumie Grażynka wszystko niedogotowane robi, to i mało za gaz przyszło. Woda. No teraz się człowiek więcej myje niż w zimę, ale i tak tragedii nie ma. Prąd. Ile kurwa? 400 zł za prąd? Janusz, co ty się dziwisz? Zawsze nam takie rachunki za prąd przychodzą. Nie no kurwa, tak być nie będzie. Ja nie będę tyrał na same rachunki. Piotr, natychmiast to wyłączaj. Tłuczesz dzień i noc na tym laptopu i mamy efekt. 400 zł za prąd przyszło. Tak? A może dlatego, że telewizor chodzi od rana do nocy, co? Piotr, telewizor to akurat najmniej prądu ciągnie. Od teraz używasz laptopa tylko do lekcji. Tak powiedziałem. No ale tato, no. Dobra, rozpoczynamy porządki. O proszę, i już mamy pierwszego winowajcę. W domu to ma pachnieć dobrym obiadem, a nie puszczą amazońską. No dobra, idzie. Tu też coś musi być. O, tu się schowałeś mi glanco. Grażynka, ty jesteś taka dobra kucharka, że ci żarówka w piekarniku niepotrzebna. Tato, co ty robisz? Obniżam rachunki za prąd. A słyszałeś kiedyś o fotowoltaice? Piotr, ja nie mam czasu zajmować się jakąś fotografią. Muszę jeszcze parę rzeczy zrobić. Co ty robisz, człowieku? Leć po szlifierkę, ja tu muszę cały tył tej lodówki otworzyć. No, ale po co, co? Synek, muszę się upewnić, czy jak zamykam drzwi do lodówki, to ta żarówka na pewno gaśnie. Dobra, lecę. To mi jest do lekcji potrzebne. Spokojnie, Piotr. Otwieraj go i zamawiamy nową lodówkę. No ale przecież kupowaliśmy lodówkę 3 miesiące temu. No tak, ale to jest taki szmelc, że teraz to się odwiera z obydwu stron. Tato, proszę cię, ogarnij się trochę, bo nas nie stać na twoje oszczędzanie. Mówię ci, pokażę ci, o co chodzi w tej fotowoltaice. No to pokaż na chwilę, no. Patrz. Chodzi generalnie o to, że produkujesz prąd z energii słonecznej. To jest i bezpieczne, i ekologiczne, i przede wszystkim można zaoszczędzić. Piotr, jak ja słyszę oszczędzanie i ekologia, to mi się to źle kojarzy. Panie, to jest nowoczesny amerykański koc elektrostatyczny. Dużo oszczędności dla pana na prąd. Hmm? O, pan nakłada kocia na telewizora? No. I telewizor nic nie cierpi prąda. Nic! Dla pana promocja. 500 zł! Biorę. Chociaż można zaoszczędzić. Kurwa. Dobra, Piotr, a sąsiad ma coś takiego? Nie no, co ty? Będziemy pierwsi. Całe wakacje dziad się będzie zastanawiał, co mamy na dachu. Ale to zamówimy na spokojnie w niedzielę. Zapisz to stronę. No jak chcesz, ale możesz dostać dotację mój prąd. Tak. I niby ile mi dadzą? 100 zł, a ja polecę jak głupi nakupuję? No, na pewno. Nie 100 zł, tylko 5 tysięcy. Ło, ile pieniążków. 5 tysięcy? Grażynka, nową lodówkę będziemy mieć. Piotr, nie czekamy do niedzieli, zamawiamy wieczorem, ale zanim to się stanie, to mam jeszcze kilka pomysłów, jak zaoszczędzić trochę pieniążków u nas w domu. No, już się boję. Dobra, biorę się na poważnie za to oszczędzanie. No i zakupki zrobione, elegancko, no, wszystko tu było, kurde, dobra. O, tu mam piękne, kurde, bardzo ładne, kurde. Janusz, coś ty kretynie zrobił! Grażynka, ja za skóry płacił nie będę. Wiesz, że te skóry ważą? Nie. Ja płacę za owoca. Tato, a czemu już nie kupujesz zapachowego papieru? Piotr, jakby dupa miała nos, to może bym kupił, a tak to po co ci? Piotr, chałupa to nie stadion narodowy. Nie musi być rozświetlony dookoła. No, zobacz, JC, jak pięknie nastrojowo. Jakbyś na randce była. Tato, oczy mnie już bolą. To będziesz miała motywację, żeby szybciej lekcje odrobić. No, ruchy. Światła nie będziemy włączać na darmo. Piotr, cię nie smaruj tym pasztetem, no. Słuchaj tak, kurwa. Od dzisiaj wprowadzamy kilka zasad, dzięki którym zaoszczędzimy dużo pieniędzy. Piotr, koniec tych twoich wyjazdów na letnie festiwale muzyczne. Siądziesz ze mną i z małą na kanapie na disco, relax, piękne koncerty lecą, to sobie obejrzymy. Za darmo. Grażynka, koniec z wyjściami do teatru.
Ale Janusz, my przecież nigdy nie byliśmy w teatrze! Wolę powiedzieć na wypadek, jakby nas podkusiło. No a ty, tato? A ja się poświęcę najbardziej. Od teraz na grillach piję piwo na pusty żołądek i na słońcu, żeby mnie szybciej klepnęło. Dzięki temu pójdzie mniej piwa. Dobra, Piotr, zabawiamy. Dobra, tato, jesteśmy na stronie. Teraz tak, tutaj. Tu. Dobra, teraz to. Okej. Okay. Synek, a jaka instalacja nam się przyda? Wiesz co, poczekaj, przedzwonię i wszystkiego się dowiem. Dobra, moment. Dobra, tato, wszystko wiem. Przy naszym rachunku 400 zł za prąd potrzebujemy instalacji około 5 kW. Dobra, zamawiaj, tylko weź mnie te raty 0%, nie będę od razu pieniędzy wydawał, a co miesiąc po parę złotych to się nawet nie zauważy. A, i te 5000 zaraz cofną na rachunek, to będzie na lodówkę. Dobra, tato, załatwione. No i gitara. Dobra, Piotr, wszystko zamówione, zaraz przyjedzie ekipa. Ja wejdę na dach i zaznaczę im, w którym miejscu mają być te panele, żeby sąsiad je jak najlepiej widział. Tato, a nie boisz się takiej wysokości? Synek, jakiej wysokości? Powiem ci tak, jakby się nie dopatrzyły, że jestem niepełnoletni, to ja bym zamiast Hermaszewskiego w kosmos poleciał. Piotr! Tato, tato, nic ci nie jest? Mamo, ja chcę jeszcze pospać, nie chcę iść do szkoły. Słuchaj, tam ma ta zaznaczone na górze, gdzie to zamontować, żeby sąsiad dobrze widział. No, to chłopaki, działajcie tam powoli, no, elegancko, no, kurde, super. No. Panie, panie, weź pan bardziej zateguj tym szmyksem, co masz w ręce, no, w lewo, no, 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 dobra, niech będzie. Szczerze, ja bym to trochę inaczej zrobił, no, no nie, pan jesteś fachowiec, no, niech będzie, no, kurde, no. Panie, na tych śrubkach to się to chyba nie utrzyma. No ale jak tam pan woli, no to rób se pan powoli, dobra, no co tam. Co ja tam się znam? Ostrożnie, bo to kupę pieniędzy kosztowało, no ostrożnie, no. Połóż tam, tylko nie upuść tego, no. No dobra, dobra, dobra. Nie no, solidna robota te panele, no ładne. A może bym se w salonie na podłodze takie pierdzielną? No, trzeba by na spokojnie się zastanowić. No tak, co my? Panie, panie, tylko pan tam nie zaglądaj w okno, bo się tam moja Grażynka kąpie. No, wolę powiedzieć. Chłopaki, jakbym wiedział, że taka prosta robota, to bym was nie kłopotał tyle kilometrów, ale no dobra, no. No dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. No, to przy okazji coś tam się nauczyłeś, tam, no przyda wam się takie doświadczenie, takim ładnym dachu. Kurwa, takie niskie rachunki za prąd, to ja rozumiem. Grażynka, teraz to ci do piekarnika halogen wkręcę. Co my tu mamy, kurde, jeszcze... NFZ? Wezwanie do natychmiastowej zapłaty za zabieg kręgów szyjnych? Hospitalizację, konsultację, anestezjolog... Co to ku... O nie... Ten prywaciarz nie odprowadzał za mnie składki zdrowotnej. Piotr musi by w ciągu miesiąca skołować 20 tysięcy. Ale chyba mam już pewien pomysł. Idzie lato, pora zakupić pryma sort ciuszek z naszej nowej kolekcji. Tylko uważaj, taka koszulka w połączeniu z dobrze utrzymanym Volkswagenem sprawi, że nie odgoni ta się od kobiet. To nie wszystko. Jak wiecie, mam łeb nie od parady i załatwiłem wam rabat u tych fachowców, co mi montowały fotowoltaikę. Na hasło Janusz dostajecie aż 10% zniżki na stronie renenergy.pl. Rabat jest dla wszystkich. Dla rolnika, dla firmy i dla osoby fizycznej. Obowiązuje do 15 lipca 2020 roku. A do zakładki hurtownia od 17 czerwca 2020 roku zapraszamy instalatorów fotowoltaiki. Czekają na was wysokie pakiety rabatowe. Nie dziękujcie. Po prostu skorzystajcie. Trzymajcie się.